No siema. Troszkę inny kadr, troszkę w innym miejscu jesteśmy. Ogólnie chcę wam nagrać dzisiaj, bo jesteśmy w Krakowie z gamingiem. Pozdrawiam, który stoi za kamerą. W tym odcinku chcę wam pokazać homelaby, które wy wrzucaliście na Discorda naszego, na nasz serwer. On się nazywa Nasze Homelaby. Discorda macie w opisie. Jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tym serwerze, lecimy z tymi waszymi homelabami, bo tu niektóre są naprawdę bardzo fajne i myślę warte pokazania. Niektóre są takie jak u mnie kiedyś serwery na palecie, więc ja się tego absolutnie nie wstydzę. Macie to tutaj. Myślę, że już się to wam jakoś to wyświetliło. W ogóle pierwszy komentarz to jest od gaminga. Zgodnie z propozycją powstał kanał. To było w lutym w zeszłym roku, 2021. Ogólnie pierwszy z homelabów waszych wrzucił Fixing z dwoma modelami R710 X5570. Coś obstawia, że to może być też troszeczkę już nieaktualne, bo pewnie się trochę pozmieniało, ale podoba mi się to i to bardzo, że to jest na ryczce. Czy jak u mnie na Śląsku, to jest tak bardzo małe krzesło. Ogólnie fajnie, zazdroszczę 72 giga w serwerze, bo u mnie szykuje się niezły upgrade tego jednego HP do wirtualizacji, bo mam zamiar się trochę tego pozbyć, tego sprzętu. Wrzucił drugie zdjęcie, myślę, że się załaduje. Tak, załaduje się. Switch bardzo fajnie postawiony. W ogóle fajne jest to, że on w jednym miejscu ma ustawione to na tym taborecie, a obok jest Switch. Nie można było tego postawić na? Ale never mind. O kurde, brat. Brat wrzucił w ogóle Fujitsu, które ma pod szafką. No tak jak mówię, to jest w lutym, więc obstawiam, że to jest trochę nieaktualne, ale to jest w ogóle Fujitsu. Bardzo mi się podoba ten front od Fujitsu ze względu na to, że jest ten zielony, te zielone wstawki. Ja bym sobie wziął i to wydrukował w kolorze pomarańczowym, aby wiecie, utrzymać pomarańcz. No wiecie, bevle u mnie w serwerach są pomalowane na pomarańczowo, więc no. I mamy Mija użytkownika. Ogólnie tu nie musicie konkretnie wrzucać serwerów, tu wystarczy, że wrzucicie sieć i to już jest coś w stylu homelaba. Więc jeżeli macie jakieś sieci, to też jak najbardziej możecie wrzucać. Switche, routery, czy coś w tym stylu, więc śmiało możecie wrzucać. O, tu z tego co widzę, to jest D-Linka DIR605L. To nie jest przypadkiem ten, który umożliwia w 5LT modelu? To był chyba ten dobry, tylko były bodajże chyba dwie wersje tego. I Samsung R580 też od tego samego użytkownika i widzę, że co tu jest? Intel Core i5 i 8 GB RAM-u. No pod małe wirtualki myślę, że jak najbardziej. Albo kontenery, albo Dockera na przykład. O, to wystarczy w 100%. O kurde, tu jest ten, jak się to znowu nazywa? Jak się to nazywało? Takie małe urządzonko, co nie było kiedyś smartfonem, a to się inaczej nazywało. Palm Top? Palm Top. Ciekawe, czy to w ogóle jeszcze da się kupić, jeszcze jakiś w sensie nowy, jako nówkę, ale coś czuję chyba, że nie. To już jest chyba za stare. O, i mamy Kecheo. Wrzucił swój komputer, u mnie taki komputerek do wirtualek, tylko szkoda, że tu nie wpisałeś, co w tym jest. O, jest dalej. Płyta Intela S5520HC X5675. Kurde, to naprawdę są niezłe procki. Nawet teraz po zmianie tych dysków w tym serwerze, tym jednym HP, no to ja mam ogólnie wrażenie, że działa to fajnie, tylko że mi w tym serwerze brakuje tego RAM-u. 24 GB RAM-u. Z tego, co chyba wiem, co ostatnio z tobą rozmawiałem, bodajże to już chyba tego już nie używasz, bo tu jest jeszcze karta 10 gigabit, a z tego, co ja wiem, Kecheo, ty chyba zmieniłeś tu na sieć 2,5 gigabit. Dobra. Lecimy dalej. Od maksymalnego, to jest jeszcze w ogóle dla zainteresowanych, ten pomarańczowy był u mnie na odcinku, by the way, macie go tu. Nie pamiętam, co ty tam miałeś, ale ty chyba tam wrzuciłeś HDD i ty to miałeś jako NASA, dobrze pamiętam? I oczywiście Landberg, który u mnie składaliśmy, ten komputerek. Wiem, że to już jest nieaktualne. 4690K, mój stary, dobry procesor i5. O matko jedyna, ile się na tym shortu ziemniaka zrenderowało na szybko przy streamie i moim uploadem. 0,7 megabit. O kurwa, to były piękne czasy. O, i tu mamy od maksymalnego, mamy jego nowy serwer. Nie wiem, czy on jest jeszcze wtedy nowy. Z tego co wiem, to ty tam wrzuciłeś po prostu dyski twarde i miałeś na tym raida małego. Tylko ja ci się dziwię, że tobie się jeszcze miejsce na tym nie skończyło, bo tam chyba 2,5 cala wchodziły. No i mamy koronosowirusa. To jest chyba pierwszy taki większy homelab, który jest w ogóle wrzucony. Piękna szafa rack, czarna. Tu widzę trochę serwerów Dell, trochę widzę... O, ich... Nawet ten jest HP. I widzę te pelinka jako główny switch chyba. O, QNAPa pewnie pod storage. Pewnie wirtualizujesz, co? Bo nie uwierzyłbym, że to sobie tak działa, bo sobie działa. O, i w ogóle widzę, że to jest chyba ten HP z... To jest serwer, czy to jest macierz? Bo wiem, że chyba HP miał takie macierze. Tylko już pewnie mi niestety nie odpowiesz, ale o, jest poniżej. Szafarak 27U, teraz też mam 27U. Patrz, panel, QNAP, Dell. R320 LFF E5. O, jest ten ESL-ka, czyli jest energooszczędny w serwerze. Dell SFF? To jestem chyba ślepy. No, jestem ślepy. I tu mamy aktualizację Fixkinga. Anona, inaczej. O, i tu jest ładnie rozpisane. R720 X5570. Drugi taki sam. I trzeci. Kurde, ładny klaser można byłoby na tym zrobić. Oj, ładny. I mamy pierwszego lagraka. Ogólnie, jeżeli nie wiecie, lagrak to jest
półka kupiona w Ikei i przykręcony do tego serwer, bo wymiarami on się idealnie zgadza jak szafarak wewnątrz do montażu serwerów, więc on idealnie potem wygląda, tylko trzeba wzmocnienia porobić, bo ta góra to jest tektura. Więc może z tym być różnie. UPS-a bym do tego nie kręcił, ale jakieś mniejsze, lżejsze serwery, no to myślę, że why not. I ładnie kable poukładane. O, dalej mam od prezesa. Tu pewnie kopiesz. Na Atmedze? Na Atmedze można kopać? Nie wiem. Nie. To na pewno nie do kopania. A nie, przepraszam, to jest Orange Pi. Wpisał poniżej. Arduino Nano Powerbank jako UPS. Tu tym razem Anonexa, ale boot time mały. 34 minuty? Serio? Main PC E5-1230 V3 RTX 2066 GB, 24 GB RAM, 128 GB SSD i 240 GB SSD razy 2. No to już ładna maszynka. Dobrze, dalej. Michur niestety już nie jest obecny, ale widzę, że Windows 11. Kiedy Windows 11 wyszedł, pamiętam? O, i tu już jest piękny. Może nie mój home lab, ale ładnie wygląda. Oczywiście nie wiem, czy wiecie, ale Catcheo nagrywa i nie nagrywa. On ogarnia sieci. W ogóle mi też pomaga z moimi serwerami, więc pozdrawiam. Znowu MikroTik RB3011. SwitchPOE MikroTik. SwitchPOE do kamer, nie wiem jaki model, ale TP-Link. Z tyłu gdzieś leży Raspberry Pi 4 jako Unify Controller. Na tym można postawić Unify Controller? No i mamy oficera Endera 5+. Ja ogólnie mam zamiar sobie zrobić upgrade drukarki 3D. Mój seta, wiem na laptopie. No kurde. Serwer na laptopie, masz UPS-a wbudowanego, może trochę nie wyrabiać chłodzenie w niektórych laptopach, ale w większości chyba da radę i myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł. Jeżeli wam jakiś laptop leży gdzieś, którego nie używacie, prezes i5-10400. Czy to jest ten monitor przekrzywiony? Tak, to jest ten kurwet. O, i mamy komputer Darko, choinka by Darko, Ryzen 5 2600, on to zmienił na Intela, nie? Nie, teraz ma 5600, przyszedł mu kilka dni temu. 5600. Czyli on najpierw miał Intela, potem miał tego 2600 i teraz upgrade'ował do 5000, tak? Tak. Dobrze, dalej, MCNIC. O, i mamy serwerek Dela z zatokami 3,5 cala. Tylko to jest co? To jest 200? Nie, to jest 410. 32 GB RAM, 2 Proski X5650. No, taki jeden mały serwerek. Co nie gaming, jak u ciebie leży pod tym, pod lagrakiem nieprzykręcony? No i mamy serwerek HP jakiś, nie pamiętam. Czy to jest na piłkarzykach postawione? O matko, oby te piłkarzyki to wytrzymały. Moja szafa rakowa w biurku. O, tylko troszkę mało widać z frontu, ale tu widzę patchcordy głównie i chyba to jest switch od tego? To jest switch TP-Linka? Dobra, dalej, Janek Games. Komputer to Intel i5-750. O kurde, to jest pierwsza generacja Intela chyba. i3, i5, i7. O matko. No i tu mamy dalej, tu mamy, to jest rak 10 cali. I mamy, widzę, dwa terminale. Ale widzę, że ładnie się tu dwa jakby QNAP-y mieszczą. Przepraszam, QNAP i Synology. A nie, to jest Asustor. Przepraszam, Asustor. I upgrade od MultiV. Tu był ładny upgrade, coś, o ile dobrze pamiętam. Tu było co? 64 GB RAM-u, 16 rdzeni. Musiałem Ryzer dokupić i drugi CPU dostawić, żeby wsadzić 96 GB. To już ładna ilość RAM-u w serwerze. Więc dalej. Mamy Michu TV. Też się pochwalę, co mam. Szafarak 19 cali, 12U. No to malutka. Patch panel, 24 porty kategorii 5, za darmo dostałem. Za darmo to dobra cena. Co nie? Tak. Switch dodatkowy, SG108, o, to jest ten desktopowy tak zwany. I switch główny TL SG3210. Czy to nie jest ten sam, co ja mam? Nie, to nie jest ten sam. No i ostatni zrobimy. Bramka GSM, o kurde, ten numer 021 22 23. Ty tego nie pamiętasz, nie? Nie, ja to pamiętam. I co tu dalej? Do tego modem 14 4K, bo bramka ma dwa porty. O kurde. O, tu mamy serwerek. Niestety posiada on dwa procesory 6-rdzenia 12-wątkowe, ale o, jest troszkę słabsze. A to jest 610. Czyli to ta sama generacja, co u mnie jest. Tu odpalony i oczywiście Hato z Linuxa. Kurde, te towery to całkowicie inaczej wyglądają niż... No ogólnie serwery tower kompletnie inaczej w środku wyglądają i mają inną konstrukcję. Ale zasadę robią tą samą. To byłoby na tyle na dziś, bo niestety zaczyna padać, a szkoda mi tego aparatu na dworze mieć. Ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Myślę, że się wam spodobało i Alek coś z tego naprawdę zajebistego zmontował. My się widzimy w następnych filmach. Do zobaczenia i jo!